No dobra, lecimy, kolejny odcinek. Like, subskrypcja, fasta, shape, jak link w opisie, polecam serdecznie. Gramy sobie na Bettertosie. No i próbujemy to ogarnąć. Lider. Ja wiem, ale ja bym sklejmował twojego Sira. I smacz tego, widzowie, na początek. Prawdopodobnie, no, to który Emil by wyleciał i wtedy bym po prostu... Nie wiem, popierdolone to. No, ten Kersol jest dziwny, starszy. Jest dziwny, jest. Necromancer. Zobaczmy, co to jest. A mogę zrobić zombiaki martwych graczy. Dobra. Dzień dobry w naszej brzydkiej wiosce. Z Trueny trafił się Coven. Brzydkiego rynku miejskiego. Czuję się, jakbym był w Katowicach. Ale mamy huśtawkę na środku. No, huśtawka. A dobra, idziemy nie, spać. Nie, to nie jest huśtawka, pomyliło się. Jak to nie? Jak nie? Bo to główny plac zabaw. Nie. Nie mogłem się zdecydować. A, nie zdążyłem napisać. Witam. Witam. Witamy. Ejka. A ja, co? Nie, był Sirem. Już się niczego nigdy nie dowiemy. Co? I ja kogoś o nie, jeden kropka! Ja ogólnie mogę wam powiedzieć, że GBN i Rufik są z tej samej frakcji. Tak, chciałem tylko powiedzieć, no że... A czy ty musiałeś wyjść z domu, żeby to zrobić? Ja? No. Drugi Sir? Co? No bo chodzi, no powiem tak, Areze, jeżeli nie kłamie, a czy może inaczej, nawet jeżeli kłamie, to nikogo nie zapierdolił. To tyle mogę powiedzieć. To był u mnie w domu podobno. Kogo więziłam? Ktoś krzyczał, że więziłam kogoś w domu. Kogo więziłaś? Nie, no nieźle. No, ja no myślę, że ta osoba już się nie wypowie. Ja bym się tego nie przyznawał. Nie no, spokojnie, mam śliczne pieski w domu. Mam śliczne pieski i małe ptaki. A kotki w piwnicy? Nie, kotków nie mam, bo kotki by się pogryzły z moimi ptakami i psami. Ale psy i ptaki. Ja mogę ją oddać, jak chcesz. Co? Ale że Rabia cię więziła? Ja bym sprawdził to, w razie wie ja cię. No, czemu więziłaś? Ja jej nie mam w domu, ale ona mówi, ja jej nie mam w domu. Ja jej nie mam w domu, ale ja ją mam w domu, nie mając jej w domu, rozumiem. Tak, dokładnie. Ja nie wiem kto. A powiedz mi, nie wiem kto podpada. Zadam ci jeszcze jedno pytanie. Dostała jedzenie. Syna nie ma w domu. Syna nie ma w domu. A lubisz huśtawki? Nie. A dlaczego? 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 Są super. No, bo wiemy, dokąd to zmierza. No, co straszne. Nic nie wiesz. Ej, nie zabijajcie mnie. Nie no, przecież nie zabijamy cię. A kim jesteś? Dawaj notatki jakieś. Halo, co ty se robisz? No właśnie, co to notatki, cokolwiek? O, wow. Co się dowiedziałaś? No. Że jest niewinny. Jak jest niewinny, jak jest martwy? No ale jest niewinny, ale nie? No ale nie pokazuje tego chyba, pokazuje, że tak by target nie żyje. Ja po nocy, a nie w nocy. Zostałam uratowana. Nie no, w nocy. O! Wypuściliście ją z mojego domu, przez to, że tak. Zabraliście mnie na środek. Tak, wspaniale. Już wolna. Ej, czyli faktycznie... Ona ją więziła. No nieźle, a niby podaje się za Sira, a jednak więziła. Nie, nie! Wszystko w porządku! No nieźle. Za szeryfa, no zostawcie nie, mnie! Za szeryfa, no, jakiego za szeryfa. Sira? Za jakiego Sira? Ale przecież wyszła z domu, szeryfa. Przecież była po prostu... Ale no widzisz, bycie przytrzymaliśmy na środku i wyszła. No ale miałam prawo, jestem szeryfem. To było obywatelskie zatrzymanie. Nie, nie. Gdzie prawo? No tak, a co dałaś prawo naszej wioski? Lepiej dla miasta jest, jak jesteś na środku. No. Wszyscy wychodzą. No ale nie, jak jestem martwa. Przynajmniej nie mogła zabijać w nocy. No ale ja nie wiem, w sumie wyszła na morderstwo w nocy.
No ale... Co? Jakbyś była prezydentem miasta, to wszystkich byś zamknęła w jednym domu, żeby nie mogli zabijać w nocy? No, no nie, czemu? Albo ona po prostu dała ci schronienie. Ja nie wiem czemu. Dała ci schronienie, jak zabili kurwa Noilima. Tak, no dałam jej schronienie, a wy tacy jesteście. Ona uciekała z miejsca zbrodni, Rawia ją przygarnęła. Chyba niedobrze. O kurde. Chyba niedobrze, skoro uciekała z miejsca zbrodni, a może jest winna i co wtedy? Ja pierdolę. Ej, a ty kim jesteś? Dobry. No ale jak dobry? Nie mogę powiedzieć jeszcze, teraz się dopiero przyda. Dobry. O nie weszłam do domku. Uj tak, otry, mitany. No i co ja mogę z nimi zrobić? Zombie. Dobra, tworzę zombie. Ale kurde, to nic nie da, że ja sobie wezmę ich duszę. O, mogę pójść do Lweksa, powiedzmy. Jako szeryf. No, wracaj do łóżka! Innocent. Okej. Dobra, może nie wróciłam do domu, ale miałam bardzo przyjemną noc. O nie. No ja chciałem powiedzieć, że bardzo... Ja nie wiem, czy ja bym nazwał to przyjemną nocą, ale dobra, niech będzie. Każdy lubi, co chce. No zostałam zamknięta, no. GBN nie zabił. No ja byłem tak, tutaj koleżanki Madzi sprawdzić, co jest u niej, no ona była w jailu i się cieszyła. Potwierdzam, Vixa była bodyguardem, nie dlatego, że gra podpowiada, tylko że miał bodyguardowała. No nieźle pokojowy Hubi. O, jednak to słaby pokój. No nieźle. Ogólnie GBN jest czysty. No, Madzia była w więzieniu, więc w sensie, no... No to jak GBN jest czysty... GBN nie zabił nikogo. Jak GBN był czysty, a Rufix jest równy z nim, no to zostaje nam Delvex. Nie, Delvex tego chyba, nie zrobił, to ty jesteś. Chyba, że Madzia, Madzia była zamknięta... Chyba, że Madzia była... Ciebie forsowałem. Ale Madzia, będąc zamknięta... Jakby ja chciałem tylko przypomnieć, że Hubi zabił się z Vixą wzajemnie, więc Madzia mogła być w jailu jako morderca i nikogo nie zabił. Aha, no w sumie. A faktycznie. Dobra. To ma sens. No to w takim razie Rufix zostaje, albo Abby. Nie, Rufix nie może być. Właśnie Madzia też może być. Czyli Abby. Abby jest chyba jailorem. Nie, jestem jailorem. Nie. Ja wiem, Abby jest podrabiańcem. Nie. Ja bym sprawdził w ogóle, czy Madzia jaką ma rolę i co chce tam powiedzieć, co chce tam przekazać. No, dawajcie Madzię na środek. Nie no. Ja bym, nie wiem. Obierzecie? Ja bym wziął Areza, żeby powiedział, kim jest. Nie, no ja wolę Madzie wziąć ten środek, żeby powiedział. Ale to weźmy kogokolwiek może. No to... Nie, no no i teraz... Aha. A to mów Areza. No to ja się wam przyznałem. No właśnie dlatego no mówiłem, kiedy? Że Madzie lepiej ale wziął. Ale kiedy on się przyznał, bo ja nie słyszałem. Ja też nie. Areza? To powiedz kim ja jeszcze raz. Ja się przyznałem na samym początku przecież. Ja pierdolę, ale kurwa tempy no, jestem. No właśnie, to weźmiemy, on tak mówił, to weźmiemy no. Kogoś innego, to Kupcio możemy Madzie wziąć, Kupcio Delvex, co tam ci wyszło, że są to jest inne? Minus, no inne. A, tak, minusa dostałem. Dobra, to Innocent i bierzemy tego, Madzie. No, czyli Delvex jest niewinny. Ja wiem dlaczego ja Madzia potwierdza Delvexa, bo Delvex jest jailorem, dlatego potwierdza go. A skąd wiesz, że jestem jailorem? Bo kurwa się jej przyznałeś. Niby czemu? Czemu się niby przyznałem? Wystarczy, że napiszesz jej... O! A ty co stream snajpujesz? O. No. Co robię? Aha. Co kurwa robię? Aha. Co ty kurwa powiedziałeś? O nie. Od razu tak nie, teraz to kurwa. Teraz to mnie wkurwiłeś. Teraz bierzemy Coven Leadera, idę na Madzie. Chcę walnąć Hubim. Dobra.
Zajebiście, możemy w dwójkę teraz zabijać. Więc łatwa gierka. Co się stało? No nie. Ej, ej. No i Jailor zginął. Bodyguard, nie bodyguard, no. No Boże. No, ty Macie w ogóle kim jesteś? Ja jestem vigilantem. Vigilantem? Ja nie wiem, jak się z tego strzela. W nocy musisz wybrać osobę, którą chcesz zastrzelić. Nie, no mi się wydaje, że ona głupoty gada, bo by strzeliła. Ej, ale no ja byłem aktualnie w jailu i wyzywałem Delvexa. No ja mogę właśnie przyznać, kim ja jestem. Jestem koronerem i ogólnie teraz wziąłem sobie z ciała Vix próbkę i sprawdziłem Rufixa i Rufix nie zabił. Proste. No przecież, ale Vixa no, wybiła się z Hubim. A nie mogę sprawdzić właśnie, kogo jestem w tej dwójki? Myślałem, że Ares zostanie zamknięty w jailu przez Delvexa. A no w ogóle czekaj, Amy, kogo ty wziąłeś jeszcze raz? A kogo, kto w ogóle został zamknięty przez Delvexa? Ja. No i zostaje zamknięty. No to zastanawiałem się, który z was zostanie, no bo Madzia też mogła zostać zamknięta. Wydaje się, że Madzia nie fejkowałaby takiej roli, bo to by było bardzo ryzykowne jak na osobę, która nigdy nie gra w tą grę. Mi się szczerze wydaje, że prędzej AB będzie. No przecież nawet nie będzie, kurde, potwierdzałem za poprzednią rundę. No ale to... No i dobra. Teraz właśnie... Kim jesteś, Madzia? Chillantem. Na pewno? Tak. Teraz tej nocy zobaczyłam, że mogę sobie wybrać. I nie wybrałaś. Areza, ale no... Nie strzeliłam. Nie, no mi się wydaje... No dlaczego? Bo byłem w jailu. Masz no, mi się wydaje, że ona jest na czacie. Mi się wydaje, że ona jest innocent i faktycznie chciała strzelić, tylko że jailu był jej target. Więc zostaje jedna osoba, która mogła zabić, to AB. Mi się wydaje, że AB zabiła, ona faktycznie chciała strzelić tym vigilantem. Chciała strzelić vigilantem, a przecież to no, żeby nie użyła tego wcześniej. No bo nie w drugiej nocy była w jailu. Drugie, no to dwa razy była, no to była zamknięta nie. W jailu raz i potem... była w jailu, pierwszej... No nie, teraz ja się huśtam. Ja już wam mówię jak... A ja pierdolę, przecież powiedziałem wam jak wyglądała sytuacja. Potwierdziłem wam GBN-a, potwierdziłem wam Rufixa. No, a ja byłem teraz w jailu, nadal ktoś zginął. No właśnie. Nie wiem, bo kurwa, albo ty, no. Albo Rufix teraz zajebał, a ja wziąłem sobie z tego, z Vixy po prostu. To, i Vixy nie zajebał Rufix. Ale to, mam informację... Ale to byś widział. Mam informację tylko i wyłącznie na temat osoby, której wezmę próbkę. Ale to by GBL, to by jak teoretycznie albo GBL, albo Rufix. Rufix. Jeżeli oni są w tej samej frakcji, to by pozabijali teraz. No właśnie, my byśmy... No to może właśnie oni, może są razem, no nie wiem. Ale byłyby dwa kille, a nie jeden. Jakbyśmy nie no, nie muszą być koniecznie... A, nieważne. Nie muszą być koniecznie dwa kile, bo możecie jedna osoba może się kryć właśnie tym, że... A, nie dobra, ma. A AB teraz pomyśl, jakie role zostały. A ty, Ares, kim jesteś? No dobra, nieważne w sumie, nieważne. Przecież kurwa... No co zostało? Jackal został. Nieważne, nie potrzebuję tego wiedzieć. Jackal został jeszcze i macie dwóch przydupasów Jackala. No i wiedzieliśmy, że AB jesteś. No i dobra. Ja walnij wiem. Kogoś Madzia, bo oni są wszyscy przed upasami Jackala. Ja jestem orakiem, o co ci chodzi? Ale mnie wyrobił GBN, ja pierdzielę. Kurde Bela, wszyscy się osłaniali ze sobą. Wygra to Jackal, bo on nawalnie GBN-a, który GBN będzie z Rufixem przy dupasami Areza, no i Areza na koniec po prostu zabije... Chociaż nie wiem, czy oni będą w stanie zabić Madzie. Nie wiem, ciężko powiedzieć. A, wszyscy zginęli. A jednak... Eli w stanie zabić Madzie. No cóż... No cóż, no przykro mi. Dobra, Areza, przyjąłem pocisk za ciebie, ale zabiłem Vigilanta. Ja pierdzielę. Dziękuję. Taki kurde zdrajca GBN, zdrajca zdrajców. No zdrajca zdrajców, no. A ja specjalnie zajmowałem Sira, żeby im powiedzieć,
że... Ale ja wiedziałem, że coś jest nie tak, bo no widzę, że GPN jest kurde impostorem, a Rufix jest dobry, no to jest, więc musiało być coś nie tak. Ja chciałem powiedzieć, ja myślałem przez chwilę, że Areze faktycznie był tym Sirem i że mnie wzięło jakby z Rufixem, że jesteśmy Jackalami i chciałem wam powiedzieć, żebyście go zabili, bo on jest neutralką, ale... A jak ty zginąłeś, Hubi? On się zabił o bodyguarda. Ajajaj. Rozumiem, że... Jackala w ogóle. Rozumiem, że jak jeden rekrut zginie, to drugi też przez to umiera. Tak. Jestem zastrzelony i ty umarłeś ze mną. Niestety. O, duchy. Stoimy jako duchy. O, Jackal. Jackale wygrały. To mi się spodziewał. Pierwszy raz. W sumie mogliśmy GBN nic nie robić, może byśmy i też to wygrali. Znaczy wiesz co, ja się bałem, bo AB mógł brać ludzi, którzy zabijają z martwych. No, ale właśnie nie mogę Magi zabić, nie wiem czemu. Wziąłem Hubiego, Coven Lidera i poszedłem do Magi nim i Magia przeżyła. Widzieliśmy, ma jakąś lepszą ochronę? Nie, właśnie sprawdzałem, on ma zerową. Nie, chyba nie. No to nie wiem czemu tak się wydarzyło, nie dostałem żadnej informacji na czacie. Może miał jakiegoś kleryka czy coś. Dobra, startuję. Nie mogła mieć kleryka, bo kto nie wyjedał tego kleryka? Nie było kleryka. Ale coś w tym stylu, no po prostu. Ale nie było żadnych roli, które chronią, bo już... No właśnie, no nie mam pojęcia. Znaczy, ja oraklem mogłem teoretycznie chronić, ale Vigilanta chyba nie chroniłem. No nie. To musiałbyś ty wiedzieć. Głównie chroniłem Syra. No ale tak to bym dostał jakąś informację, a nie dostałem żadnej mnie? Na informacji. No, Syra i tego, i... No jest złego Syra, no. Jackala. No i trochę Dzięki. Siebie. Nie, bo myślałem, że GBN jest Sirem po prostu przemienionym. Trzech Covenów było, nie wiem, to było ciekawe. Właśnie ja widziałem, jak AB pisze na naszym czacie, ja myślałem, że on jest... Coś się zjebało, bo ja widziałem wiadomości, myślę, że mam ich nie widzieć. Cześć! Hej. No hejka. Nie no, byłeś z nami dalej impostorem, tylko że impostorem Jackalem. Wiem, ale po prostu nie ogarnąłem, że nas trzech. O nie, teraz AB mi się No właśnie, zbagało. Właśnie Trueny trafił się tam. Trueny był impostorem. Zdawać się, kto trzyma AB'ego. Im dzisiaj będziemy? AB uciekł nam, daleko. O. Chodzi się klejmować. Bodyguarda dzisiaj poklejmujemy. Noc pierwsza, Rufix. I znowu w ogóle Hubi jest Coven Liderem, śmieszne. Hubi coś będzie dzisiaj farta do tych Coven Liderów. Czemu nasz Jailer jest martwy? O, był Tricksterem, a nie użył Trickstera. I się wyjebał. Co tam? Czemu nasz Jailer jest martwy? Jak to Jailer jest martwy? No przyszedł do mnie w nocy, pisze do niego halo, a on... Nic? No. No nieźle. A czy, Delvex? No to już wiesz czemu. Co ja? No, byłeś w nocy? Gdzie byłem? Przy komputerze. Byłem. Gdziekolwiek. Delvex po prostu jego nieogarnięcie to jest... Czemu nie odpisałeś dla Hubiego? No właśnie, czemu nie odpisałeś dla Hubiego? Co miałem mu odpisać? No nie wiem, no cokolwiek mogłeś mu odpisać. Ale co? A, że w jailu. No! Ale ja nie jestem jailorem. Ja piszę ładnie, hej, dwukropek DD, halo. Słyszę cię. Mnie AB ci chatkę zarąbali u mnie. Co ty gadasz? Tam chipi, no, się. Jesteś. 70 zł do kręcenia jest. A zostało 50 minut w ogóle. No, AB w ogóle jakoś uciekł od naszego miasta, stoi sobie po przeciwnej stronie od wszystkich, z daleka. Już tam je głosujecie, to ja też na was. Nie, no dobra. Nie głosuję jeszcze, za mało informacji. Please do not spam the chat. Aha. O. Dzięki, zajebiście, bo czemu co, bo za mało informacji, dlatego mnie wpierdalacie? Tak. Czemu uciekasz od miasta? Bo uciekasz Dzięki. Od nas. Właśnie. No właśnie.
O co wam chodzi? Ja... Jak uciekał? Ja nie wiem, no ja... Ej, nas to normalnie. Nas. Nie uciekał. Ej, gdzie uciekasz? Gdzie uciekam? No ja też nie wiem, no, oni mówią, że uciekam. No ja nigdzie nie uciekam, ja nawet pomagam. Nawet mam wysyłać w ogóle informacje, czy nie? No. Dobra. No tak. A ja powinienem mieć jakąś informację o tym? Nie, jeśli nikt cię nie atakuje, to nie dostaniesz. Nawet jak atakuje, to chyba nie dostaje. Nie, nie, jeśli atakuje, to chyba dostaje. Dostaje, no. Dostaje, tak. Jak zostanie zaatakowany. No i kurwa, i przez to musiałem się z roli wyjebać, no zajebiście po prostu. No i teraz to giniesz, kurwa. Teraz to ja sobie z ciebie bronię. Teraz to się huśtasz. No, teraz to mam wysrane, was nie będę was bronił, sam będę się bronił. Na siebie. Mogę wziąć Trickstera i pójść do Wiksy. Oho. W sumie. O nie. A on dalej się huśta. Właśnie. Taki to jest. Dalej się huśta. O, był czakalem, no i łatwo. O, Areze clear, o, o, o! Czyżby... Szeryfem. O, a niby był szeryfem, a był czakalem, a i napisał o Areze, że jest clear, no jakby, jakby wziął sobie jego jako przydopasa. Aha. Wszystko się tu łączy. Telwex nie żyje. Najgorzej. No, nieźle. Ale... Wiemy, ale, że nic cię, nie wiemy. Ale cię wyjebał... No jak to nic nie wiemy? No przecież kurde, to jest bardzo proste. No Rufix wyjebał Areza. Ale... Myślisz? Dlaczego tak uważasz? No myślę, że wpis... On może po prostu się na mnie klirował. Nie, pewnie wpisał sobie ciebie jako cel zamiany, a nie szeryfowania. Nie, niestety Rufix nie był chyba zbyt inteligentny, żeby wpisać kogoś innego. Wiesz, chciałbym cię poinformować, że aktualnie byłem w jailu, a zginęły dwie osoby. No to wiesz, no was jest dwóch. No, to prawda, was jest dwóch. A może to ty AB zajebałeś, co? Tak, ciekawe jak. Jak ja bodyguardowałem siebie. Bodyguardowałeś siebie? Tak. Jesteś tego pewny? Tak. Jak, dobra, ja wam powiem tak, jak mnie wyjebiecie... To wyjebcie Abiego. Aha. Dobra. Ok. A czemu? Dlaczego? Bo śmierdzi mi tu strasznie. O nie, ty jesteś z nim Covenowym gównem, ale jesteś Jackalem tak naprawdę z Rufixem. Sidekickiem, jak już Jackal jest oddzielny. Jackalowym jest nie, tym, nie, z Rufixem. Nie, ja wam proszę bardzo. Chcą cię zabić. Aha. Budujemy. Nie, no jest winny. Nie wiem, czemu chce mnie jeszcze dodatkowo wyjebać. Wiemy. Ja daję niewinny. Nie wiem, giną dwie osoby, ale to osoba w jailu zostaje... No dobra, zajebiście, no Coven zajebał, Coven zabił i twój przydupas drugi. Znaczy w sensie osoba, która jest z tobą połączona. Tak, dokładnie. Tak, AB. Wyjebcie tego Areza. No kto inny? Głos przeciwko głosu. Ja pierdolę. Nie, biego. Bo po to weź tam na pośrodku, który... wypierdolmy na Ilima. Nie, no czemu? Akurat nie, tak się... Nie będziemy tak domowo ludzi wypierdalać, bo to jest bez sensu. Tak AB, się ułożyło, kurwa. No akurat po środku jesteś. Ale po co mamy dawać bodyguarda, który broni sam siebie? Nie bronisz nikogo z miasta. No, jak to Rufixa broni? No kurwa, no przecież wyjebałem się przez was z roli w pierwszej rundzie. No way, druga noc. Wyjebałem się z roli przez was w pierwszej rundzie. Wyjebał się z roli, dlatego obronił siebie. No, ciekawe dlaczego obroniłem siebie.
No, bo mnie jebali, kurwa, ty mnie słuchasz, czy się mnie... No dobrze, dobrze, no właśnie mówię, no kurde, ale... no to tłumaczę im. Ale skąd wiesz, że Rufix jest dobry? Może Rufix jest zły? Kurwa, Areza... No kurwa, no nie no, Areza! Zamęt, kurwa, napierdalasz, ja pierdolę, Areza, ale ty zamęt, kurwa, nosisz. Ja mówiłem, że Rufix nie żyje teraz w tej rundzie. Ja, no może Rufix jest zły. No to nie ja, no to ja. No sorry, no tam, gdzie dwóch się kłóci, trzeci korzysta. Dokładnie. Ja trzeci dostaje, kurwa, w środku. O, no i się wjebałem. Ja rozumiem trapper, rozumiem bodyguard, ale weteran. Jako weteran musisz po prostu inną klasę fejkować, bo nikt ci nigdy nie uwierzy. Kurwa, weteran... To jest klątwa weterana, nawet jak... Słuchaj, nawet jak masz weterana, no, to nie klejmuj kurwa musisz, tego weterana. Musisz klejmować kogoś. Ja ej no kurwa! Nie, czemu? Kurwa, ja pierdolę. Nie klejmuj weterana, nawet jak go masz. Pierwsza zasada grania z nami. Bak, nigdy nie klejmuj weterana. Się... Kurwa, on był tym weteranem. Ja pierdolę. A kto go wybrał? No nie wiem, kto go wybrał. Nie, czekaj ja! Czy się nie mówiłem o Nolimie. Tam, gdzie się dwóch bije, tam środkowy obrywa. Nie, dokładnie. Na siebie. No cóż. No cóż, no to się jebali trochę. Pa. No nie wiem, że... Aha, czyli to Wixa była tym dealerem, który się nie odzywa. No. No ładnie. Jak dla niepoznaki. Mamy jeszcze dwóch kowenów i dwóch przedpasów. Co, Abe nie żyje. To mamy dwóch przydupasów, jednego kowena. No. Dlatego chuj chciał mnie wygłosować. Bo był kurwa na kremaserem jebanym. A od początku mówiliśmy, żeby go... No właśnie. Żeby się nie będzie huśtał. No. To, teraz, ale... teraz nie żywy powinien się huśtać. Dokładnie, dlatego ja myślę... No bo ja prawie, pozostało dwóch przydupasów. Ja? Nic. No, co robiłaś? Ja cały czas stawiam na różnych osobach lustra i tyle. Lustra stawiasz? Co? Lustra stawiam. 40 minut lustra zostało, widzowie. Kim jest kurwa Miro. Lustra? Stawiam? Ja. Ha. Ta? To postaw no. Się w domu. Co? Dzięki! A Blasia, Blasia, co robisz? Ja ciebie broniłam teraz, wiesz? O, jak miło. Znaczy, ja dosyć bo ja uważam, że jesteś atakował. Niewinny. To ja uważam, że... Rawie ja, bo lustra stawia. O, najgorzej! Ja lustra stawia w ogóle. Nie no, Madzia kot za jeden na pewno. Taka prawda. A, dobra, to daję niewinny. Ja dam winny. Ja też dam winny, no. Słyszysz ich, słyszysz ich? To przecież ja nie lubię lustra. Kubi, nie wyłamuj się! Nie bądź. Bo dobra, wspólnie. Dobra, wspólnie. No nie, źle. W sumie od początku, bo wiadomo, że Areza jest tym, kurczę, przed opasem. Ciekawe, co się stanie. Co to się stanęło się?
Arezę na samym początku gry, nie zabijaj Majki. Tak, kurwa, to od samego początku, bo wiadomo, że coś tu jebie. próbowałem go sforsować, trzeba było go sforsować, Hubi. Ale ja jestem kowenem nadal. Nie jesteś kowenem. Jestem. Link side. Już raz zostałem wyjebany przez GBN-a. Już nie chciałem popełnić tego błędu drugi raz. Ale niestety brakowało przebicia. Areze, umrzesz teraz. Aj, i będzie gozaj. Sytuacja patowa. No, będzie patowa. A ty co mogę na sobie użyć? Ta, to użyj. Dobra. Nie no, Jinx się nie da chyba na sobie użyć. Niestety, wjebałeś się. Sytuacja patowa. Madzia, idź do Hubiego. Zostanie podwójnie zajebana. Sama se idź. No niestety, nie mogę. Ale szkoda, że nie mogę na sidekicku użyć. Roli mojej. No cóż. O! Wygraliśmy! Yes! Wygraliśmy. No, nie mogłem użyć na Madzi. Miałem poparcie u Arezo, dlatego nie chciałem go wygłosować. Poparcie. No co? Chyba zaparcie, no, kurde, słuchaj. Bela. Ja i tak czuję się wygrany. Tak namieszałem w tej rundzie, że... No, weź. Sytuacja patologiczna. Arezo w pierwszej rundzie pisze na czacie. Hubi, nie zabijaj Madzi. Ale w ogóle dziwnie zmienili teraz tego Trickstera, bo teraz to działa tak, że ja mogę postawić lustro i ja jakby nie odbijam tego ataku z powrotem, tylko absorbuję ten atak na lustro i potem mogę ten atak na kimś wykorzystać dopiero. No way. Ale głupie. No więc ja w pierwszej nocy... wygrałeś. Ale Arezę wygrał. Arezę wygrał. Dlatego dążyłem do tej wymiany na końcu. Wow. Że z jednej strony wygrałem, drugiej przegrałem. My się tam klepiemy na koniec obrywa na Oliwie i zostaje wyjebany. O, to co, piękne. Potworki. Dobra, kończymy to.